relacje Litwy i Polski, utknięcie prac dwustronnych czy puste partnerstwo strategiczne. Raport pod takim tytułem opracowali młodzi litewscy analitycy z Centrum Studiów Europy Wschodniej. Prezentacja tego raportu wzbudziła interesującą polemikę. Dziś zaprezentujemy naszym widzom najciekawsze fragmenty tej dyskusji, przy czym nie zawsze są to opinie popularne na Litwie. Największy problem to obustronny brak zaufania i wzajemna podejrzliwość, wynikające m.in. z używania pewnych pojęć, jak na przykład kresy w Polsce. A ze strony społeczności polskiej obawa, że Litwa chce lituanizować Polaków Wileńszczyzny. Zarówno Litwa, jak i Polska ciągle zabiegały o uwagę na arenie międzynarodowej, dlatego sprawy dwustronne zostały trochę zepchnięte na bok i, jak to określiliśmy, utknęły w miejscu. Istotny był też czynnik osobowości poszczególnych polityków, którzy amortyzowali pewne sprawy, a także bezpodstawne obietnice, które przez długi czas pozostawały w cieniu korekcji politycznej. Spółki ARC Rynek i Opinie oraz Spinter Tirimaj przeprowadziły równolegle badania opinii publicznej w Polsce i na Litwie. Reprezentatywną grupę mieszkańców obu krajów pytano m.in., co jest ich zdaniem główną przyczyną nieporozumień między Polską a Litwą. Większość badanych uważa, że jest to sprawa polityczna, przy czym Litwini, ponad 60%, uważają, że winny jest partykularyzm poszczególnych partii i polityków. Polacy, ponad 72%, oskarżają polityków i dyplomatów o brak profesjonalizmu. Około 40% Polaków i Litwinów przyznaje, że wciąż ciążą nam krzywdy historyczne. Polacy są też bardziej skłonni niż Litwini doszukiwać się ingerencji państw trzecich, pogarszającej te stosunki. Różnice między narodami są istotne tylko dla 15% respondentów. W tym raporcie zabrakło mi określenia roli litewskich polityków w zaistniałej sytuacji. Zaczynając od Sejmu, na ile jest elastyczny i czy może, a raczej jak już pokazał, nic nie może zmienić. Dotyczy to wszystkich, od prawicy po lewicę. Ten antypolski kontekst wszystkim, jak się okazało, pasuje, a niektórzy politycy wręcz próbują zbierać w ten sposób punkty. Mam tu na myśli panią marszałek Sejmu, która zbija sobie kapitał na antypolskiej retoryce. W tym roku Litwa przewodniczy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a od lipca Polska będzie przewodniczyła Unii Europejskiej. Jeżeli istnieje coś takiego jak ster Europy, to obecnie znajduje się on w rękach Litwy i Polski. Dramatyczny ton medialnych nagłówków nie odzwierciedla rozmiarów naszej realnej, w tym też gospodarczej współpracy. Jak wykazały badania, 4/5 Polaków i 2/3 Litwinów uważają, że Polska i Litwa powinny wspierać się nawzajem, bo łączy te kraje zarówno wspólnota losów, jak i interesów. Niecałe 20% Polaków i 27% Litwinów nie ma jednak historycznych sentymentów i uważa, że każdy kraj musi realizować własne cele. Niestety, odziedziczyliśmy wiele stereotypów, wciąż pozostajemy pod wpływem tych szowinistycznych koncepcji historycznych, zarówno Polacy i Litwini. Co rusz nam się wymsknie jakaś taka stereotypowa klisza. Wtedy zadajemy sobie pytanie, a jaka jest ta dominująca w naszych relacjach doktryna historyczna? I zaczynamy używać niewłaściwego słownictwa. A nic nie wyrządzi większej szkody relacjom niż niewłaściwa terminologia. Zgadzam się z litewskimi Polakami, gdy się skarżą. Dziecko wraca ze szkoły i pyta, mamo, to my jesteśmy okupanci? Wtedy rodzice zabierają go na Rosę, próbują tłumaczyć. Autorzy raportu uważają, że w pewnych kwestiach, jak na przykład pisownia nazw czy dwujęzyczne napisy, Litwa może sobie pozwolić na ustępstwa wobec Polski. O jakich ustępstwach mowa? Czy jest to interes Warszawy, by nasi obywatele dysponowali takimi czy innymi prawami? To jest dla nas potrzebne. Wiadomo, że nie jest łatwo. Prościej podwójne W napisać na pewnych drzwiach niż w paszporcie, ale nie mówmy o ustępstwach. Zastanówmy się, czy Litwa udziela wystarczającego wsparcia polskiej mniejszości. Wszak to ponad setka różnych zespołów i organizacji. Po likwidacji Departamentu Mniejszości Narodowych ludzie się skarżą, że kiedyś była i uwaga ze strony państwa i jakaś może zbyt skromna, ale jednak pomoc finansowa. Dziś to wszystko zeszło poniżej pewnego minimum. Nie możemy cały czas tłumaczyć się, że jakieś ustawy nam nie zezwalają na coś tam, na przykład na pisownię W. To jest niepoważne. Kiedyś sam tak się tłumaczyłem kolegom z zagranicy. To zmieńcie te ustawy, radzili mi. Przecież nie są zesłane przez Boga. Uregulujcie to, bo nikt za was tego nie zrobi. Wszak chodzi tu o ludzi, nie o jakieś formalności. Spójrzmy, jak oceniają Litwę i Polskę pod względem troski o mniejszości narodowe sami Litwini i Polacy.
Otóż prawie połowa, 46% mieszkańców Polski, nie ma zdania o tym, jak Litwa traktuje litewskich Polaków. Kolejne 43% Polaków uważa jednak, że rodakom na Wileńszczyźnie dzieje się krzywda. Podobnie uważa też 27% Litwinów, ale aż 2/3 mieszkańców Litwy sądzą, że polska mniejszość jest dobrze traktowana. Litwini w Polsce pozostają zagadką dla 40% mieszkańców Litwy i 44% mieszkańców Polski. Drugie tyle Litwinów i Polaków uważa, że są oni dobrze traktowani. Jestem przekonany, że psuliśmy, psujemy i patrząc na to, co się dzieje, pewnie nadal będziemy psuli relacje zarówno z Polską, jak i z naszymi współobywatelami, polską mniejszością. A przecież my ich nawet nie znamy. Kto to jest ta polska mniejszość na Litwie? Nic o nich nie wiemy. Sam mieszkam wśród Polaków w Rudyminie, rejon absolutnie polski. I w sprawie pisowni nazwisk czy dwujęzycznych napisów zawsze twierdziłem, to głupota Litwy, że nie pozwalamy. Nawet nie głupota, to tylko nieeuropejskie zachowanie. Proszę mi wskazać chociaż jeden kraj w Europie o głębszych tradycjach demokratycznych, gdzie mniejszościom nie zezwala się na używanie własnego języka. Wydarzenia stycznia 1991 roku pewne sprawy wyklarowały. Nigdy nie zapomnę tych garów z kaszą ziemniaczaną, jakie przywozili dla obrońców Sejmu i częstowali zebranych przy ogniskach gospodynie spod Wilna, które podkreślały, jesteśmy z rejonu wileńskiego. To chyba był złoty okres i muszę przyznać, że nie wykorzystaliśmy jednak tego okresu i nie nawiązaliśmy szczerych relacji z mieszkańcami Wileńszczyzny. W końcowych rekomendacjach autorzy raportu twierdzą, że interesy polskiej społeczności zmonopolizowała jedna partia polityczna i to jest duży problem. Widzę tu pana Maciekiańca, który założył tę partię i wychował jej obecnego lidera. Teraz widocznie nie może się pogodzić z tym, że został za burtą swojej partii i całej polskiej społeczności, więc postanowił zostać jedynym dobrym Polakiem w oczach Litwinów. Ale musimy realnie oceniać sytuację i pogodzić się z faktem, że taka partia istnieje i ma duże poparcie. Nie zgadzam się, że jest to siła antylitewska, nielojalna wobec Polski czy Litwy. Musimy traktować ją partnersko, a nie zalecać tworzenia alternatywy. A na zakończenie audycji spójrzmy jeszcze, co zwykli Polacy i Litwini sądzą o sobie i polsko-litewskich stosunkach. Otóż Litwini są podzieleni. Ponad 40% sądzi, że relacje między zwykłymi obywatelami Polski i Litwy zależą od stosunków politycznych. Podobna grupa uważa też, że są nawet lepsze. Mieszkańcy Polski są bardziej optymistyczni. 57% uważa, że stosunki międzyludzkie są lepsze i tylko 35% twierdzi, że zależą od koniunktury politycznej.